Dzień dobry, kochani, witajcie w nowym Daily Vlogu. Ojej, buongiorno, buongiorno, dzień dobry, witam, witam, witam. No, właśnie, dzień dobry, dzień dobry. Ludzie mi tutaj piszą, że ciebie mało, że powinieneś się pokazywać, a ty nawet dzień dobry nie powiesz. Słuchajcie, dzisiaj mamy taki luźny dzień. Wybieramy się właśnie na shopping. Bo już tak, no bo a ja nie mam pieniędzy, jaki shopping? I pieniądze, pieniądze. I pieniądze verdi, verdi, verdi. Zielone, zielone pieniądze. Dobra, dobra. Widzicie? A jak ty to mówiłeś kiedyś? Jestem biedny człowiek. Jestem tak? Bardzo biedny. Teraz. Bardzo biedny. Bardzo. Słuchajcie, jedziemy do Piaseczna, do outfitu. Outfitu, tak. Outletu. Outlet. No, outfit. Outletu, designer outlet w Piasecznie. Zobaczymy, co ciekawego, co nowego. Czy pojawiły się jakieś nowe rzeczy? Dopiero co otworzyli tak naprawdę sklepy, ale z tego, co widziałam na Instagramie, to kolejki są takie, że ho, słuchajcie, naprawdę. Także jedziemy, zabieramy was ze sobą, no i zobaczymy, jak ten dzisiejszy dzień się potoczy. Mały przystanek na szybką kawę i lecimy dalej. Patrzcie, kochani, jaki mamy piękny, pachnący sos bolognese. Makaron już się tutaj gotuje, więc zaraz będzie pyszny obiadek. No i zobaczcie, jakie pyszności. Jest winko smacznego, na zdrowie. Bolognese di Massimo. Tak jest, bolognese di Massimo. Druga część dnia, a my już gotowi do wyjścia. Znowu gdzieś się wybieramy, ale słuchajcie, tym razem jedziemy do sklepu ogrodniczego, który znajduje się w naszej okolicy. Czas najwyższy przygotować balkon, jak to się mówi, na sezon. I mam nadzieję, że znajdę jakieś fajne, ładne, ciekawe kwiaty na balkon. Zobaczymy, także zabieram was ze sobą. Jeszcze tak szybko pokażę wam, co mam dzisiaj na sobie. Pod spodem t-shirt z Zary, taki w pomarańcze, w beże, wy już go doskonale znacie. Na to zarzuciłam sobie sweterek ze sklepu Lemoniadę, szare dżinsy, botki takie zamszowe z Dizzy i mój ukochany, ulubiony ostatnio trench od marki Holistic. Torebka już jest tam, więc zaraz ją też wyciągnę. Także tak się dzisiaj prezentuję, trochę na luzie, trochę tak sportowo, ale najważniejsze co? Wygodnie. Dobra, jedziemy. Drogie panie, zaczął się sezon na przypieczoną skórkę, a dokładnie na samoopalacze. A jak wiecie, ja od lat stosuję samoopalacze, mam już takie swoje sprawdzone i wy również dopytujecie mnie, prosicie mnie, żebym poleciła wam samoopalacze, które sama stosuję, które się mnie dobrze sprawdzają, a nawet ostatnio była taka prośba, żebym pokazała, jak nakładam samoopalacz piankowy. No i słuchajcie,
Tak sobie pomyślałam, że dzisiaj tak króciutko poruszę ten temat, ale zrobię dla Was oddzielne filmy na ten temat. Zrobię top 5 z moimi ulubionymi piankami do ciała, produktami do twarzy i nie tylko. I dzisiaj powiem Wam tak, tutaj mam dwa nowe samoopalacze. Ten już doskonale znam. Marka Sephora, Sephora Collection, przysłała mi ostatnio w przesyłce właśnie taki samoopalacz, który ma bardzo naturalny skład. To jest pianka, która ma białą formę i to jest minus tego produktu, ponieważ kiedy nakładacie piankę w ciemnym kolorze, ciemną, zabarwioną, brązową, czasami nawet taką delikatnie zieloną, to widzicie, jak ją rozprowadzacie. W przypadku białej pianki nie widzicie i możecie sobie zrobić plamy. Ale ta pianka, ten samopalacz jest tak delikatny, że plam sobie z nim nie zrobicie. A przynajmniej na mojej skórze, powiem Wam szczerze, efekt opalania tym samopalaczem jest bardzo, ale to bardzo delikatne. Zrobiłam dwa podejścia, niestety już wiem, że nie jest to produkt dla mnie. Ja mam po prostu za ciemną karnację, ale jeśli Wy jesteście, jak to się mówi, bladzioszki, no to być może to będzie dobry produkt dla Was na sam początek, żeby w ogóle zacząć i mieć taki delikatny efekt muśnięcia słońcem na ciele, wtedy tak. I tutaj Wam powiem, że jeśli chodzi o tę piankę, to ona bardzo ładnie, delikatnie pachnie i ten efekt utleniania się samopalacza na skórze też nie jest taki drastyczny, czyli ten taki charakterystyczny smrodek, który często się pojawia przy samopalaczach, nie jest aż tak intensywny, więc pod tym względem super, skład super, no ale nie dla mnie, jeśli chodzi o kolor. Druga nowość dla mnie to jest właśnie ta mgiełka od Vita Liberata. Co prawda ja markę Vita Liberata znam doskonale i uwielbiam ich piankę, będę zresztą o tym mówić. A tutaj mam mgiełkę i to jest mgiełka, którą możecie stosować do ciała, ale również na twarz. Jeśli chodzi o ciało, no to u mnie tak średnio, ja jednak wolę nieco inne preparaty, jeśli chodzi o ciało, ale twarz jak najbardziej tak, dłonie też i za chwilę Wam zademonstruję, jak ja ją stosuję. Natomiast ten samoopalacz w sprayu to jest w ogóle coś wspaniałego i to jest moje trzecie opakowanie. Bardzo polubiłam ten produkt. Jest ciemny, podczas nakładania widzicie, jak rozprowadzacie go na skórze. No troszeczkę go czuć. Tutaj trzeba przyznać, że jak się utlenia, to trochę go czuć. Część z Was będzie odczuwała mocniej te zapachy samopalacza, część na pewno mniej, więc musicie o tym pamiętać. Ja na przykład, ktoś mi kiedyś pisał, że on w ogóle nie śmierdzi, jak to się mówi, jak samopalacz. No ja ten zapach odczuwam, nawet bardziej intensywnie niż w przypadku tej pianki od Sephory. Natomiast on daje bardzo ładny efekt na skórze. Takiej ładnej opalenizny, nie żółtej, ładnej, naprawdę takiej naturalnej opalenizny, więc jak najbardziej tak. No i co jeszcze? Rękawice. Ja nie wyobrażam sobie nakładania samopalacza bez rękawicy. Tutaj mam taką futerkową, taką mięsistą rękawicę, którą bardzo lubię nakładać pianki i właśnie spray, ale mam w zapasie też taką, poczekajcie, bo mi tu coś leci. O! Mam też rękawicę od Vita Liberata w zapasie, która też jest fajna, bo też już ją testowałam jakiś czas temu. I na przykład genialna rękawica od Saint-Tropez, która jest wykonana z takiej przyjemnej, takiego przyjemnego piankowego materiału, którą też świetnie nakłada się samoopalacze w postaci pianek albo też i sprayu. No dobra, to co, zabieramy się. Pokażę Wam na jednej nodze, jak aplikuję piankę. Czyli rękawica, pianka, a później pokażę Wam, jak nakładam samopalacz na twarz. No i zobaczcie, tak prezentuje się właśnie ta pianka z Sephory. Co robię? Najpierw trzeba butelkę dobrze wstrząsnąć, następnie wyciskamy piankę na rękawicę, nie na ciało, tylko na rękawicę i kolistymi ruchami będziemy wmasowywać w skórę. Tak naprawdę nie ma tutaj żadnej filozofii, a na YouTubie znajdziecie bardzo dużo filmików, gdzie możecie podpatrzeć, jak aplikować samoopalacz właśnie przy pomocy takiej rękawicy na skórę, na ciele. Jeśli chodzi o aplikację samopalacza, to ja zawsze zaczynam od dołu i idę w górę, czyli tak, najpierw łydki,
później uda, pośladki. To, co zostaje mi na rękawice, wmasowuję w kolana i w stopy oraz zagłębienia pod kolanami. Później robię brzuch, piersi, dekolt. Następnie ramiona. To, co zostaje mi na rękawice, wmasowuję w łokcie. Przy plecach najczęściej pomaga mi Massimo. Później robię szyję, kark, twarz i na sam koniec dłonie. Idę spać. Następnego dnia rano biorę prysznic, zmywam ciało, myję ciało taką gąbeczką, dobrze zwilżoną z jakimś delikatnym żelem pod prysznic, wmasowuję balsam i to wszystko. No i pamiętajcie, że dobrze jest też zrobić peeling całego ciała na 24 godziny przed nałożeniem samoopalacza, nie w tym samym dniu, kiedy chcecie stosować samoopalacz, to samo jeśli chodzi o twarz. No i tutaj widzicie teraz jednorazowy wacik bawełniany, którym nakładam samoopalacz na twarz. Wcześniej spryskuję wacik na przykład takim samoopalaczem. Czasem jest to pianka, czasem jakiś inny spray. Jeszcze będę Wam o tym mówić. Wcześniej oczywiście robię całą pielęgnację, demakijaż, pielęgnację. Nie nakładam absolutnie żadnego olejku na twarz, ani produktu, który ma olejową formułę, tylko i wyłącznie lekki krem. No i następnie czekam, aż ten krem troszkę się wchłonie. Spryskuję wacik produktem i takim wacikiem przecieram całą twarz, uszy i szyję. I słuchajcie, to tyle. To samo robię w przypadku dłoni. Spryskuję wacik i przecieram dłonie, palce z każdej strony, nadgarstki, właśnie takim zwilżonym wacikiem z preparatem brązującym.